Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie rozegram w Plutonie z dzisiejszym jubilatem jest Mario Meissner i rozegra wraz ze mną swoją 40-tysięczną bitwę w grze World of Tanks. Cześć Mario! Witam wszystkich widzów. A jako, można powiedzieć, gracz dopełniający Pluton będzie kolega Maria, znany już, wielokrotnie występował u mnie, lekki humanista, cześć. Cześć. Ale oczywiście bohaterem jest Mario, bo to jego jubileusz, 40-tysięczna bitwa, 4 lata grasz w WOTA. Co tak ci się spodobało w tej grze, że aż tyle bitew rozegrałeś? No, gram już 4 lata, tak jak powiedziałeś. Nie nudzi mi się ta gra, jest ciekawa. Lubię właśnie tematykę wojenną, lubię takie gry. No i jeszcze jak się nie znudziła do tej pory, także cały czas aktywnie w nią gram. Mario Meissner, tam przed chwileczką wygooglowałem, wyskoczył mi jakiś stary gościu łysiejący w pomarańczonej podkoszulce. Czy dobrze wygooglowałem? Czemu jesteś Mario Meissner i kto to jest ten Mario Meissner? Mario to po prostu od imienia Mariusz, takie przezwisko. Wcześniej miałem po prostu nick Mario z cyferkami, chciałem to jakoś zmienić. Zlikwidowałem te cyferki, po prostu nie miałem pomysłu, tam kolega mi podsunął Meister. Tak, dla ciekawostki to jest po niemiecku oznaczający no mistrz. No, no ale akurat coś tam mi powyskakiwało w Google, no nieważne. Czemu noszę okulary teraz, czemu założyłem, zapewne się zastanawiacie, więc nie mam problemu ze wzrokiem, mam wzrok sokoli, ale zakładam te okulary, bo ostatnio moja modelatorka na fajowych czołgistach napisała, że wyglądam sexy w okularach, więc... ale bez sensu, dobra, okej. Infografika w zasadzie wskazuje to, co większość graczy mają, czyli niby najwięcej bitew czołgami ciężkimi, później przechodzą oni na medy, czyli przypuszczam, że w tej chwili ulubione twoje pojazdy to raczej medy, ale jubileusz zagrasz lightem, a więc może powiedz coś na temat właśnie twoich ulubionych pojazdów w tej chwili, jakie najbardziej lubisz. No przede wszystkim lubię zwinne czołgi, nie lubię jakichś opornych powolnych czołgów, lubię szybką właśnie akcję, szybko przemieszczać się w inne miejsce, tak teraz gram właśnie dużo lightami i medami. Jeden z ulubionych moich pojazdów to jest właśnie obieg 140, TVP-ek, no ogólnie wszystkie takie zwinne medy. I na jubileusz wybrałeś właśnie 9-tierowy med, z tego powodu, że ekspisz go do testo LT, nie? Tak jest. No tak. Jak zresztą inne dziewiątki lighty, także sporo właśnie tymi lightami ostatnio gram. Ja właśnie też teraz dążę do tego dziesiątego lighta. To co, jesteście gotowi? Ja jestem. No to jedziemy. Wolałbym prochorowkę. No trochę mapa nie pykła, no. Cholercia. No, mają dziesiąte medy, dziewiąte medy i dziewiąte cztery lighty. W zasadzie porównując nasze drużyny, wychodzi na dosyć podobnie, wręcz my mamy medową, a nie, no tak, podobnie. No po prostu, cóż, jedziemy, nie wiem, w grupie z medami, lightami, czy jakąś no, własną drogą? No ja będę się kierował bardziej na lewą stronę mapy. Mhm. Bardziej otwartą, może coś tam popykamy z odległości, a później będzie się kombinowało. Jest master! Czekaj, a nie, to nie do ciebie, dobra. Dobra, no to skupiamy się i gramy. Jedzie z nami Batcha, TMX 30, może będzie tu łatwiej. Centurion jest już. Skoda. O Jezu. Yeah.
O, tam dostajesz, nie? No, spokojnie, spokojnie, już się schowałem. Zobacz, jest artyleria w tej bitwie? Nie ma, nie ma, spoko. To dobrze. No też trochę sporo ich tu jest. O, nie przebiłem Skody. Ej, Jezu, tam. IMX trochę mi tu przeszkadza, jest... Kurde. Nie mogę działa obniżyć zbytnio. Tam się wjechał na dół ST. Ja bym jakoś puszczał tego batchata z lewej strony. Kładę do STK po tego Centuriona. Bat jest. Oje! Ucieka batchat. Pięknie. Dobra, trzeba skrócić do nich dystans i tam oklepać. Miasto wdupiło. No właśnie, właśnie o to chodzi. Trzeba to szybko jakoś trochę ich puszcznąć i w miasto pojechać. Łapiemy 90? Ja pomogę, bo tu Maus właśnie się bije z PZ-em. Cholercia. Chodź tu, na tego MX-a. Czysest. Medy już tu jadą. Shit. Kurde, nie mogę nic przebić. Czekam. Potrzebuję wsparcia tutaj małego. Tak. Jestem na hita, już masakra. Beznadziejna mapa. Ty, ale... Kurczę, Centurion ma tu przestrzał. A na dole jest ruch chyba, tak? No. Z tą dziesiątką. Kurde, zamknięci trochę jesteśmy. Z tyłu ruch! Kurde, już trzeci raz nie trafiłem. Kurcze. Te dziesiątka i tu jeszcze, oh my god. No ja coś nie mam jak się schować nawet już. No ja cię. O, dupa. Nie zamknęli nas, nie było się nawet gdzie... A, dziewięć lat. No, szkoda, że tak miasto szybko pusznęli, moglibyśmy tu... No mapa ewidentnie nie na lekki czołg, ale co zrobić? No mi chyba 5 strzałów nie weszło, kurde, nie wiem... No trochę... ja z Mausem miałem trochę problemy z przebiciem. No tam, no niestety na Goldzie nie jest... Nie ma potężnej penetracji. No... No trudno. Słuchaj... Ale najważniejsze, że jest zaliczony jubileusz. Nie musisz udowadniać, można powiedzieć, swojej wartości w grze, bo całokształt twoich 40 tysięcy bitew jest skuteczny. Jesteś tak zwanym fioletem chyba nawet, nie? No nie, jeszcze trochę brakuje. No, ale nie jest źle, nie jest źle, grasz bardzo dobrze. Trudno, teraz nie wyszło. Ja to zawsze mówię, że no niestety to nie wychodzi zazwyczaj. No mapa nie pykła, ale zrobiłem co mogłem. No, no, no. No. Dobra. 40-tysięczna bitwa zaliczona. No i cóż, to w zasadzie wszystko. Ja bardzo dziękuję za wspólną grę. Przepraszam za Fatum. Tak to bywa. No i tradycyjnie na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić kolegę Skubanego, kuzyna Damiana, Atka, no i ogólnie wszystkich moich znajomych. Okej, okay, no to bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Dzięki. Trzymajcie się.
Przypominam, osoby, które chcą zagrać ze mną jubileusz, około 300 bitew wcześniej piszcie na maila, każdy, znaczy mail jest pod każdym filmikiem w opisie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.